Cześć wszystkim, jestem Magda i zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie września. Rekordu nie pobiłam, aczkolwiek wydaje mi się, że pod względem wielkości no ten stosik będzie chyba rekordowo duży. Mimo że rekordu pod względem ilości nie pobiłam, ale że czytałam dość sporo grubych książek, no to podnoszenie tego stosiku to będzie dla mnie ogromny wyczyn. Ale że książek i tak jest dość sporo, to bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Na sam początek coś, co zalegało na mojej półce dobrych kilka lat, ponieważ wydaje mi się, że ta trylogia jakieś 5 lat na mojej półce czekała. A mowa tutaj o trylogii w otchłani. I mamy tutaj w otchłani, czyli tom pierwszy, Milion Słońc, czyli tom drugi, a także Cienie Ziemi, czyli tom trzeci. I jeśli chodzi o tę trylogię, to ja naprawdę, naprawdę żałuję, że tak długo zwlekałam z przeczytaniem jej, ponieważ ta trylogia to jest świetna fantastyka dla młodzieży. Ona jest bardzo w stylu filmu Pasażerowie, więc jeśli lubicie takie klimaty, to naprawdę polecam Wam tę trylogię. Jest to naprawdę świetna młodzieżówka i szkoda, że o niej mówi się tak mało, przynajmniej teraz, bo jednak ona kilka lat ma, a z tego co wiem, to właśnie kilka lat temu, kiedy ona wychodziła, to o niej było głośno i szkoda, że teraz trochę tak o niej ucichło, ponieważ wciąż to jest świetna fantastyka dla młodzieży i wciąż musicie po nią sięgnąć. A takie momenty, które no średnio mogą Wam przypaść do gustu, mi też średnio przypadły do gustu, aczkolwiek warto doczytać ją do końca, ponieważ tak naprawdę no zaczynając tę trylogię, chcemy już dowiedzieć się, co będzie dalej, więc koniecznie musicie przeczytać całe trzy książki, mega, mega polecam, mam nadzieję, że po nie sięgniecie, bo no wow, trylogia jest ta naprawdę dobra. Mamy niesamowicie szczegółowo wykreowany świat, tak naprawdę bardzo rzadko spotykam książki, gdzie ten świat jest tak dobrze i tak szczegółowo wykreowany, gdzie każda rzecz tak naprawdę jest szczegółowo dopracowana, coś po prostu niesamowitego, mi się ta trylogia bardzo podobała. Dalej nowelka Love is a Choice od tej samej autorki, to jest taki prequel właśnie do tej trylogii w otchłani i muszę Wam powiedzieć, że podobała mi się ta nowelka, aczkolwiek szkoda, że ona była taka króciutka. Wiem, że jest też nowelka 2,5, czyli tam coś pomiędzy, co się dzieje, jej jeszcze nie przeczytałam, ale przeczytam ją w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o tę książeczkę, to ona jest dostępna na Wattpadzie autorki, dlatego no tym bardziej polecam przeczytać ją, jeśli sięgnęliście po tę trylogię, bo to jest takie fajne uzupełnienie. Dalej najgorsza książka tego roku, zdecydowanie nic jej nie pobije. 50 twarzy Greya. Był reading vlog z czytania tej książki, to miał być reading vlog z czytania całej trylogii, ale no nie dałam sobie rady z tym, ponieważ już czytając pierwszy tom, ja po prostu... No, obejrzyjcie tego reading vloga, to dowiecie się, dlaczego ta książka rzeczywiście jest taka słaba. Ja nastawiałam się na nią, że będę po prostu ją bronić, bo ja byłam przekonana, że ludzie krytykują tę pozycję, bo jest erotykiem, bo ma jakieś dosadne sceny erotyczne i szczerze tych dosadnych scen erotycznych nie było. Scen erotycznych było tak naprawdę dość mało, biorąc pod uwagę na przykład jakieś inne erotyki. Natomiast Wewnętrzna Bogini, Ożywiona Podświadomość, bohaterka, która nie potrafi położyć dyktafonu na stoliku, po prostu nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. Zapraszam Was do reading vloga, tam czytałam fragmenty tej książki, więc możecie cierpieć razem ze mną. Dalej książka ze śliczną okładką, czyli Srebrna Dziewczyna. Niestety pozycja tam mnie nie zachwyciła. Była recenzja na moim Instagramie pod tym zdjęciem. Na Instagramie nazywam się Magotering, więc serdecznie zapraszam, żeby mnie tam zaobserwować. Jeśli chodzi o tę pozycję, to tak naprawdę jedyny ciekawy wątek, który się tutaj pojawił, to zatrucie tylenolem. Ze względu na to, że ja w zeszłym semestrze na wykładach marketingu miałam właśnie o tym wydarzeniu, dlatego siedziałam w tym temacie i po prostu ten wątek mi się spodobał, aczkolwiek pozostała część była zwyczajnie nudna. Mamy tutaj niby jakąś tam przyjaźń pomiędzy dziewczynami, ale szczerze ja w ogóle nie zrozumiałam, o co chodzi w tej książce, nie rozumiem tytułu. Ja myślałam, że to właśnie będzie bardzo w stylu może baśniarza, a wiecie, że baśniarza kocham. Niestety nic takiego nie utrzymałam, pozycja ta jest strasznie nudna, strasznie przeciętna. Może Wam akurat się spodoba, aczkolwiek mnie nie zachwyciła. Dalej coś od jednej z moich znienawidzonych autorek, czyli Weronika Raw i jej, czyli Możemy Zostać Uzdrowieni. Ten dodatek, taka króciutka nowelka, była dodawana do preorderu Naznaczeni Śmiercią, chyba jakoś tak. Ja ją przeczytałam u Mai, bo właśnie Maja miała tą nowelkę i szczerze mamy takie samo zdanie, a mianowicie związek, który tam jest wciskany, no jesteśmy zdecydowanie na nie. Mam wrażenie, że autorka chciała pokazać, że bohaterowie idą dalej, ale nie miała z kim ich związać, więc po prostu stworzyła pierwszy lepszy związek. Jestem na nie.
Dalej książka, która zalega na mojej półce po raz kolejny bardzo długo, no i niestety po raz kolejny mnie pozycja rozczarowała. Will Grayson od Johna Greena, a także Davida Leviathana. No i ja mam taki troszkę różny stosunek do Johna Greena, ponieważ jedne jego powieści mi się podobają, inne to dla mnie troszkę takie mech. I tutaj właśnie było takie mech, ponieważ ta pozycja tak naprawdę niczym się nie wyróżnia. Wiecie, rzeczywiście gdybym czytała tę książkę, powiedzmy, nie wiem, 5 lat temu, kiedy ona została wydana w oryginale, w 2010, więc gdybym czytała tę książkę w 2010, no to ta pozycja mi się spodobała, aczkolwiek teraz po przeczytaniu naprawdę dużej ilości młodzieżówek, które są genialne, ta młodzieżówka jest dla mnie po prostu niczym wyjątkowym. No i niestety, ale mi się ta pozycja nie spodobała. I trochę szkoda, bo jednak zaczynam czuć taki negatywny stosunek do Johna Greena. Muszę sięgnąć po coś dobrego od tego autora, żeby się jednak do niego bardziej przekonać. Dalej książka tego miesiąca, książka może nawet tego roku, czyli książka o mnie. Without Merit od Colleen Hoover. Była recenzja na moim kanale, serdecznie zapraszam, żeby ją obejrzeć, ponieważ tam szczegółowo opowiadałam o tej pozycji i to jest po prostu cudo i w niektórych momentach rzeczywiście ta pozycja pobiła Hopeless. I ja rozumiem, że ta książka może wam się wydawać najsłabszą pozycją od Colleen Hoover, albo może się wydawać po prostu jedną z tych słabszych jej powieści, aczkolwiek ja po prostu czytając ją czułam, jakbym czytała po prostu o mnie, dlatego pozycja ta bardzo mi się podoba. Dlatego pobiła Hopeless w niektórych momentach i po prostu Hopeless i Without Merit jest dla mnie na pierwszym miejscu, bo to jest coś cudownego. Dalej przeczytałam Będziesz tam od Juliana Musso. I co do tej książki, w ogóle co do tego autora, on ma schemat, który widać wyraźnie po przeczytaniu kilku jego książek. To jest bodajże chyba czwarta książka tego autora, którą przeczytałam, bo przeczytałam Papierową dziewczynę, Central Park, Tą chwilę i właśnie teraz Będziesz tam. Książka jest dobra. Jest także ekranizacja, bo wiem, że ludzie nie wiedzą, że jest ekranizacja tej książki, tyle że to jest po prostu jakaś ekranizacja koreańska, tak mi się wydaje. Ja ją widziałam i naprawdę dobra ekranizacja, książka też bardzo mi się podobała. W ogóle autor pisze naprawdę świetne pozycje. Pomijając już ten schemat, to wciąż one są naprawdę dobre. Moja mama na przykład uważa, że czytając każdą jego książkę tak naprawdę nie wie, czego ma się spodziewać, więc ona chyba tego schematu nie widzi. No, ja niestety widzę. Wiem, że mojej mamie bardzo te książki się podobają. Mi też bardzo się one podobają, aczkolwiek gdyby nie ten schemat, to podobałoby mi się bardziej. Dalej kolejna książka, która niestety, ale mnie rozczarowała. Szczypta miłości od Amandy Prowse. Jeśli chodzi o tę autorkę, to słyszałam wiele dobrego odnośnie jej książek, ale mam wrażenie, że sięgnęłam po jedną z gorszych jej powieści, ponieważ ta książka nie wyróżniała się dla mnie niczym szczególnym. Ja się strasznie męczyłam podczas jej czytania, dla mnie nie było to nic odkrywczego, myślałam, że to będzie fajna, lekka obyczajówka. Niestety tak nie było, ja się przy niej zwyczajnie męczyłam. I niestety polecić wam jej nie mogę. Dalej książka, która mnie zaskoczyła, czyli Dietoland. I wiem, że jest serial na podstawie tej książki, ale ja jeszcze tego serialu nie obejrzałam, kiedyś to nadrobię. Co do tej powieści, to tak naprawdę myślałam, że otrzymam książkę, gdzie tak naprawdę gruba osoba chce po prostu schudnąć i chce podjąć się operację zmniejszenia żołądka i tak naprawdę spotyka na drodze ludzi, którzy ją do tego będą zniechęcać. Ja myślałam, że o tym będzie ta pozycja, a tak naprawdę to nie jest o tym, w sensie też jest o tym, ale tak naprawdę otrzymujemy coś po prostu genialnego. Zgadzam się całkowicie z fragmentem, który jest napisany z tyłu, że to jest taki manifest XXI wieku, który pokazuje, jak społeczność reaguje na gwałty. Naprawdę nie spodziewałam się, że będziemy mieć poruszany w tej książce temat gwałtu czy jakiegoś feminizmu. Coś po prostu wow, ponieważ ja naprawdę zaskoczyłam się, kiedy czytałam tę książkę i czytało się mi ją bardzo szybko, dlatego ją polecam. Aczkolwiek to jest dość specyficzna książka, dlatego nie spodoba się każdemu. Dalej powrót najlepszej serii tego roku, czyli Lawless, a także Soulless. I to jest kontynuacja Kinga oraz Tyla, na tyle, że w tych dwóch książkach mamy tak naprawdę historię innych bohaterów. I nie pobiło to zdecydowanie Kinga oraz Tyrana, aczkolwiek historia ta również jest genialna. Była recenzja, zapraszam serdecznie, żeby ją obejrzeć. Po prostu wow, ja kocham Tiem Frazier, ona ma tak genialne książki, że no coś genialnego. Te erotyki bardzo mi się podobają, jedne z lepszych, a nawet może i najlepsze erotyki, jakie przeczytałam. Prawdziwy rollercoaster emocjonalny, ponieważ tutaj zostajemy od razu rzuceni na głęboko wodę, mamy tak ogromny rollercoaster emocjonalny, fabuła jest tak skomplikowana, tak zawiła, że czytamy to i po prostu to jest takie, o mój Boże, nie nadążam za myśleniem, bo coś genialnego i naprawdę wam polecam. Dalej przeczytałam
Kroniki Jaru, Księgę Luster, a także tom drugi, czyli Czarny Amulet. Był leading vlog z czytania tej serii i jest pod tym filmikiem przypięty komentarz, w którym pytam się was, jakie serie chcielibyście zobaczyć w kolejnych reading vlogach, więc jeśli coś koniecznie chcecie obejrzeć w postaci reading vloga, no to serdecznie zapraszam, żeby wejść właśnie w filmik ten o tych książkach i tam w komentarzu na dole napisać co do tych powieści, to niestety, ale Kroniki Jaru mnie rozczarowały. Pierwszy tom podobał mi się zdecydowanie bardziej, mimo że wiem, że dla większości osób to właśnie tom drugi jest lepszy. No mi niestety tom pierwszy podobał się bardziej, ale ja cierpię na syndrom pierwszego tomu i pierwsze części podobają mi się zawsze najbardziej. Dla mnie ta seria jest tak naprawdę dla nikogo, ponieważ nastolatkom, osobom starszym w wieku moim, czyli mającym lat 20, zachowanie Kate może wydawać się bardzo infantylne, książka może nie zachwycać, może przynudzać, natomiast dzieją się tutaj pewne rzeczy, którym jednak dzieciom bym nie czytała, dlatego ta seria nie jest ani dla dzieci, ani dla nastolatków, więc może, nie wiem, w przedziału 12-13 lat, może takim osobom się ona spodoba, aczkolwiek nie wiem, znam osoby, które są starsze ode mnie i mi się ta seria podoba, ale to jest moje zdanie, niestety mnie ta seria odrobinkę rozczarowała. Dalej kolejna książka, która mnie rozczarowała, widzę, że we wrześniu dość sporo książek mnie rozczarowało. Alan Cole nie jest tchórzem i ja myślałam, że ta pozycja będzie naprawdę dobra. Wiem, że jestem jedną z nielicznych osób, którym ta pozycja się nie podobała. Recenzowałam tę książkę na moim Instagramie, tam pod zdjęciem też dyskutowaliśmy, czy warto wciskać wątki LGBT wszędzie, ponieważ ja, wiecie, ja nie mam nic do homoseksualistów, ja nie mam nic do tego wątku, ale tutaj ten wątek jest niepotrzebny, tutaj on został wciśnięty na siłę. Mam wrażenie, że autor stwierdził, że wątek LGBT jest teraz na topie, no to go wcisnę do tej książki, to się sprzeda bardziej, niż gdyby tego wątku nie było, a w szkole. Dalej, jak zerwać z plastikiem, recenzja była na moim Instagramie i muszę wam powiedzieć, że pozycja ta mi się naprawdę bardzo podobała. Przede wszystkim mamy tutaj ogrom wiedzy, dowiadujemy się, że tak naprawdę jakieś mikroplastiki znajdują się dosłownie wszędzie, dlatego tak ważne jest, żeby ograniczać się ten większy plastik, powiedzmy. I naprawdę polecam wam, autor doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszyscy są w stanie zrezygnować z plastików w 100% i to jest świetne, że tak naprawdę autor pokazuje, że jeśli nie możesz zrezygnować z plastiku, to chociaż ogranicz jego cząstkę. I naprawdę, naprawdę wam polecam, wiem, że temat jest na topie, dlatego tym bardziej warto sięgnąć po tę książkę. Ale książki, które czytałam podczas mojego tygodniowego maratonu czytania grubych książek. I pierwszą z nich jest Niebezpieczna znajomość, niebezpieczna miłość. Ogólnie zapraszam do tego vloga, żebyście dowiedzieli się dokładnie, co myślę o tych książkach. Muszę wam powiedzieć, że minusem tutaj na pewno jest główna bohaterka, która jest ciapcią, która niestety z cichej myszki stała się osobą, która wiecznie przeprasza, nawet nie wie za co, wiecznie jest obrażona, wiecznie się jąka, nie potrafi wydukać jednego słowa. Dla mnie taka szara myszka, taka cichutka myszka jest na nie. Taka właśnie, ponieważ można stworzyć szarą myszkę, która jest fajną bohaterką, a można stworzyć właśnie taką ciapcię. Są tutaj wątki do przewidzenia, aczkolwiek całość mi się podobała. Jest to taka lekka, przyjemna książka i mimo, że niczym się nie wyróżnia, no to na pewno przyjemnie mi się ją czytało. Jasne, to nie jest takie New Adult, które będzie mnie zachwycać, do którego prawdopodobnie już niestety nie wrócę, a naprawdę rzadko tak jest, że nie wracam do New Adult. Niestety tak chyba będzie w przypadku tej książki, że już do niej nie wrócę. Ona jest tak do przeczytania na raz. Dla mnie to New Adult nie wyróżniało się niczym, było fajne i mam takie przyjemne wspomnienia z tą książką, bo były fragmenty, które rzeczywiście bardzo mi się podobały, aczkolwiek całość wypada po prostu średniawo. I ostatnia, 20 książka, jeśli dobrze liczę, to 3 razy ty od Federico Motti. Ten grubasek, przeczytałam go w końcu, bo zalegał na mojej półce dość długo, ogólnie w tym miesiącu starałam się czytać dość dużo zalegających takich książek, no i muszę wam powiedzieć, że ta pozycja mogłaby być 2, a nawet 3 razy krótsza, bo tak naprawdę połowa tej książki to typowe lanie wody i niestety szkoda, że tak jest, ponieważ fajnie, że dostajemy w końcu trzeci tom po iluś tam latach i w końcu autor domyka te wszystkie wątki, aczkolwiek mógł po prostu skrócić, mógł oszczędzić sobie lania wody i niektóre rzeczy są tutaj bardzo naciągane, na przykład ślub Stepa z Jean, to nie jest spoiler, bo tego dowiadujemy się od razu, on jest bardzo naciągany, bohaterowie tak naprawdę nie są do tego przekonani, a i tak biorą ten ślub i to jest dla mnie takie, serio, ale jesteście głupi. Mimo to muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że w końcu tę książkę przeczytałam, cieszę się, że w końcu domknęłam tę trylogię, bo ja ogólnie jeśli chodzi o 3 metry nad niebem, to średnio mi się ta książka podobała. Ja pamiętam jak w gimnazjum wszyscy się zachwycali filmem i książkami i to było takie, o mój Boże! A to ja byłam takie, o co chodzi? Przecież to wcale takie wybitne nie jest. Dobra, teraz czas pokazać wam ten stos, który będzie wyczynem. Ja wiecznie mam problem zawsze z
pokazaniem Wam tych książek. O nie, leci. Źle położyłam. Muszę te dwie książki położyć na wierzch. Będzie lepiej. Jej, taki duży stos! Przeczytałam we wrześniu. Jak wiecie, we wrześniu jeszcze miałam wakacje, ponieważ studenci zaczynają rok akademicki dopiero w październiku i w październiku te moje sesje już nie będą takie duże, może nie ze względu na to, że zaczną się studia, chociaż po części też dlatego, ale ze względu na to, że zaczną się przymrozki, zimno, jesień, zima, a ilość przeczytanych przeze mnie książek jest tak naprawdę uzależniona od temperatury na dworze. Ponieważ jak jest zima, czytam bardzo mało, a latem i wiosną to wszystko nadrabiam. Ja nienawidzę czytać, kiedy jest zimno, bo ja po prostu jedyne o czym myślę to, Boże, jak zimno. Koniecznie w komentarzu napiszcie, ile Wam się udało książek przeczytać. Jeśli przeczytaliście coś, co ja Wam pokazałam, koniecznie też napiszcie o tym w komentarzu na dole. Jeśli film Wam się podobał, jeśli będziecie tęsknić za tymi gigantycznymi stosami, chociaż mam nadzieję, że w październiku też gigastos Wam pokażę, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, klikajcie dzwoneczek, by nie przegapić żadnych filmików. W opisie na dole będziecie mieć linki do wszystkich recenzji, do wszystkich filmików, o których wspominam, a także do wszystkich moich social media, do Facebooka, do Instagrama, do Lubimy Czytać, do grupy na Facebooku. Serdecznie zapraszam, żeby tam wszystko poobserwować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa! I just need a little flashes.